Siemka. Z tej strony już Polish Guy, nie? Już nie tamta poprzednia nazwa. Polish Guy. Z tego się trzymamy. Dobra, to jest kolejny odcinek z Command, spornika dokumentu do Minecrafta. Przepraszam, że nie było go w środę, ale się nie wyrobiłem. Miałem trochę problemów, ale już nie mam. Ale dobra, już jest, jak widać, odcinek. Dzisiaj co pokażę? Dwie komendy, summon i komendę kill. Dwie bardzo proste komendy, jeszcze jesteśmy w fazie początkowej. W przyszłości będą te execute i inne. Dobra, dzisiaj jest summon i kill. Więc możemy zaczynać. Komenda kill. On zabija, jak sama nazwa wskazuje. I tworzymy po prostu właśnie kill. Możemy na czasie wpisać. A potem kogo zabić, czyli na przykład OP player, czyli najbliższego gracza, ale możemy równie dobrze wpisać OP. Widać tutaj na przykład jakieś dodatkowe rzeczy. Na przykład type. Czyli typ, tutaj jakiegoś moba możemy wpisać, typu na przykład creeper. Musimy zamknąć to kwadratowym nawiasem. Tutaj bez spacji wszystko. Minecraft creeper. Ok, ale tutaj na razie będzie miał player. No i jak widać zadziałało. Okej. Więc to jest komenda kill. Takie wprowadzenie krótkie. A dalej summon. Summon z angielskiego przyzywać. Przyzwać. Więc summon po prostu spawnuje moba. Lub coś innego, co jest uzależone za jednostkę. Na przykład armor standa. I może dojść po prostu, jak napisać po prostu bez tych komend tutaj, to w tym miejscu, gdzie jest komend block, to się zrespi. Ale jak na przykład z komendami, to tam się zrespi w tym miejscu, gdzie zaznaczyliśmy w tym tutaj. O. I to tak się robi. Najpierw piszecie summon, a potem spacja. I to, co chce się zrespić. Oczywiście możecie tutaj potem dodać dodatkowe rzeczy. Ale tutaj tego nie ma. To jeden po prostu, na koniec się daje zawsze koordynaty, gdzie się ma zrespić. Więc to spawnuje villagera w tym oto miejscu. No więc mamy wieśniaka. No i tyle jest kondycją zasadniczo. Dobra, lecimy dalej. To jest znowu skill. Ale to jest znowu kill z jakimś konkretnym przykładem, czyli kill mopa E, czyli jak mówiłem w poprzednim odcinku, to dotyczy się każdej jednostki. I tylko dałem, że to by to dotyczy tylko zombiaka. Type równa się Minecraft zombie. Oraz dałem, żeby koordynaty, żeby X równało się 69. Nie ma żadnych kodeksów, tutaj po prostu tak trafiłem. Się ma zastąpić w tej klatce 3. To jest, jak widzicie, macie pod X-em. Ale dobra. Nie o to chodzi. Lecimy. Tutaj po prostu X, DX, czyli distance X. Są po prostu pomiędzy X-em. Możecie dopisać równie dobrze. Jeszcze możecie sobie tutaj dopisać przecinek, bo jak chcecie więcej rzeczy wpisać tutaj do środka, to musicie to oddzielić spacją, przecinkiem, spacją. Spacja, przecinek. Bez spacji nie można, ale można z spacją. Jeszcze DY. I dajemy 100 na przykład. Y100. Ale u mnie tak to będzie wyglądać. I oczywiście kwadratowy nawias zamyka i otwiera. Tutaj bez spacji. Możecie koordynaty wpisać tutaj na końcu, ale w tym wypadku to nie podziałało. Bo tutaj trzeba konkretnie podać. Ale dobra. No i tutaj sobie pojawimy zombiaka. To spawnuje zombiaka tutaj w tym miejscu, ten guzik. Samo z Minecraft zombie koordynaty. Ale dobra. I to go zabić powinno. Proszę, proszę. Zabiło go. Jeszcze włączę game rule comment block output true. Dobra, jest zrespiony. Jest zabity. I teraz game rule comment block output false. O nie, wieśniak, nie. Tam poszedł. Wither. Nie chcecie takiego Withera mieć na świecie na przykład. Więc
To jest prosty sposób, żeby go zabić. Kill małpę, type Minecraft Wither. Może ty się bujać. Wiesiak przeżył. Jak widać, Withera. Więc bardzo proste. Możemy zrobić nawet tak. Summon Wither. Druga Ctrl C i ty tak po prostu tak zaspamować. Proszę, mamy tutaj parę Witherów. Idziemy tutaj do góry. I naszą komendą zabijemy wszystkie naraz. Lutu nie ma, bo wyłączyłem jak coś. Komendą, którą też pokazałem w poprzednim odcinku, czyli Game Rule. Do mob loot false. True będzie. Pod true już będą loot, będzie loot. Okej. Okay. W tym zasadzie wszystko zabijecie. Nawet Ender Dragona. Najpierw sobie przyzywacie Ender Dragona na przykład. Macie go tutaj. A potem ci kill. Opa, type równa się Ender Dragon. Nie ma go. Umarł. Dobra. Jeszcze można komendą summon parę fajnych rzeczy zrobić, ciekawostek. Summon. Na przykład Armorseda możecie. Możecie jeszcze zrespić inne fajne rzeczy. Takie jak na przykład. Proszę. Egg. I tutaj to było. Różne dziwne rzeczy może tym zrespić. To jest to akurat respi jajko, które rzucane. Patrzcie. Leci. Spie jajko, które rzucane jest. Możemy. Fajniejsze było. Tak. Vindicator. Dobra. Nie wiem. Nie ma tego tu. To był Evoker, tak, Evoker Fangs. Summon Minecraft Evoker Fangs. To jest jedna z ciekawszych rzeczy. Jak to zrespimy? Zrespi się to od tego Evokera. Te szczęki. Więc, no w mapach jest to bardzo przydatne. Komenda Summon, komenda Kill często są wykorzystywane. Więc to tyle z tego odcinka. Jeżeli pod pierwszym odcinkiem z komend wbijecie tam, nie wiem, 7 łapek w górę, nie za dużo, mało, pierwszy odcinek z komend 7 łapek w górę, no to jeszcze zrobię w zakazanych blokach odcinek, taki bonusowy, więc będę, w następny dzień będą 2 odcinki wtedy. No, piszcie, jakie chcielibyście komendy zobaczyć w tej serii, jakieś ciekawostki, fajne rzeczy. Wszystko wytłumaczę, dobra. Dzięki za oglądanie, subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę, pomaga, dobra, no to pa.